Cześć, z tej strony Graf Zero, vlog literacki. Dzisiaj będzie o zapowiedziach książkowych, tych, które przedstawiły wydawnictwa najróżniejsze na rok 2024. Oczywiście wszystkich nie będę omawiał, tylko te, na które ja czekam. Tak jak zwykle, jak sobie przyjrzałem, to większość tych książek ani mnie ziębi, ani parzy i w ogóle nic mi nie mówią. W większości przypadków to są jakieś literatury współczesne, o współczesnych problemach i pewnie jeżeli nie obejrzę gdzieś jakiejś recenzji, że to jest coś super wspaniałego albo jakaś nagroda, która naprawdę tutaj rzuci mnie na kolana, to nawet się tymi książkami nie zainteresuję. Ale może. Tego na pewno w zapowiedziach nie szukałem, więc na takie książki raczej nie macie co liczyć. Może jakiś tam wyjątek gdzieś tam nam mignie. Zobaczymy. Jest też parę takich znaków zapytania, rzeczy, o jakich ja słyszałem, że może będą. No, będzie to ogólnie rzecz biorąc luźna rozmowa na temat właśnie tutaj zapowiedzi wydawniczych, ale sporo tytułów, około 10 takich tytułów podam zdecydowanie. Czy one się u mnie na vlogu pojawią? Nie wiem. Bo na przykład 2 lata temu z tego, co podałem, przeczytałem sporo. Rok temu było już inaczej, bo na przykład kupiłem sobie nawet Sekretario Hena, no ale później jak się zaczęły pojawiać recenzje, zajrzałem do tej książki, przeczytałem tak 2-3 strony i chyba już jej nie przeczytam. Więc no, sami wiecie dobrze jak jest. Parę książek, które po zapowiedziach wydawało mi się naprawdę są świetne, potem pojawiły się jakieś bardzo takie szczegółowe omówienia, no okazywało się, że nie, zupełnie nie. Na przykład ta książka o kocie, który ratował książki, chyba bodajże, że coś takiego, z opisu, z okładki naprawdę wyglądała fajnie, no i potem w recenzjach się okazało, że bardzo płytko potraktowany temat i w sumie to nie ma co się tym raczej interesować, a szkoda. Dobrze. Od razu mówię, będzie totalny chaos, nie grupowałem tego wydawcami, tematami, po prostu co mi się rzuciło w oczy w trakcie przeglądania ofert, w trakcie przeglądania artykułów, to zapisywałem. Pierwsza rzecz, tego nie zapisałem, ale zapamiętałem, podobno, niewiele informacji na ten temat znalazłem, ale ze stycznia jest już takie info, chyba na Booklipsie, że w pierwszej połowie 2024 roku ma się pojawić nowa powieść Szczepana Twardocha. Oczywiście ma też być wznowienie Obłędu Rotmistrza von Egern. Tego akurat nie rozumiem, no ale niech będzie. Są fajniejsze książki Szczepana Twardocha, które można by było wznowić. Natomiast podobno ma być jakaś jego nowa powieść. Okej, bardzo dobrze, ja z chęcią przeczytam. Ja wiem, że tu mi w komentarzach niektórzy zarzucają, że ja się czepiam Szczepana Twardocha. To jest jeden z moich ulubionych żyjących autorów. To jest twórca, który jak chce, to naprawdę potrafi. I z tym, że oczywiście jest też tak, że im kto lepszy, tym się więcej od niego wymaga, więc to, że ja się tam przyczepię do czegoś tam w Królu czy w Hołodzie, to nie jest tak, że ja Twardocha nie lubię. Potem ludzie mówią, albo ty zniechęcasz do książki. Nie, nie, absolutnie nie. Ja zachęcam do czytania tych najlepszych rzeczy z Twardocha. A będzie teraz wznowienie Epifanii Wikarego Trzaski. Uważam to za najlepszą rzecz, jaką Szczepan Twardoch napisał. Ale dobrze, przejdźmy w takim razie do kolejnych tytułów. Coś, na co czekam bardzo mocno. Ja już wiedziałem trochę wcześniej, nie mówiłem nic, bo taką umowę miałem, znaczy umowę ustną z osobą, od której się dowiedziałem. Wiedziałem, że ma się pojawić, początkowo mówiono o jesieni, nowa powieść Anny Brzezińskiej. Z tym, że nie wiem, czy ja miałem złe informacje, czy coś się po drodze zmieniło, ale to podobno miało się rozgrywać w tej rzeczywistości przypominającej carską Rosję. Nie wiem, czy po prostu wydarzenia polityczne, które my teraz obserwujemy, zmusiły autorkę do zmiany planów, czy też może raczej po prostu miałem błędne informacje. Albo ja po prostu źle pewne rzeczy zinterpretowałem, bo
Wychodzi na to, że powieść Mgła, która już lada moment się pojawi, bardzo niedługo, wydana przez wydawnictwo literackie, ma już nawet swoją okładkę, że powieść Mgła będzie się rozgrywała raczej w rzeczywistości przypominającej tę, w której autorka umieściła swoje opowiadania z cyklu Wody głębokie jak niebo. To jest cykl dość nierówny, to trzeba przyznać, ale jest tam kilka tekstów, które są wybitne, po prostu wybitne, takie jak na przykład Śmierć czarnoksiężnika. Ta powieść prawdopodobnie będzie się rozgrywała mniej więcej trochę po pierwszym opowiadaniu, tym o smoczym życzeniu, też bardzo dobre opowiadanie. Swoją drogą i o chłopcu, który został najemnikiem, a później władcą i właśnie no, to smocze życzenie gdzieś tam w jego rodzie, w jego rodzinie, no, jeszcze nie był chyba taki ród ważny, zdecydowanie nie był, miało bardzo duże znaczenie. Bardzo, bardzo, bardzo dobre opowiadanie. Natomiast sama powieść, dla tych, którzy nie wiedzą, jaki to jest świat fantazy wzorowany na renesansowych Włoszech i taka rzeczywistość, w której no, magia istnieje, jest bardzo potężna, ale jednocześnie ma naprawdę wiele ograniczeń. Tak? To nie jest tak, że tam każdy może sobie jakieś zaklęcie rzucić. Są wybrani, nauczeni i oni tą magią potrafią naprawdę wielkie, wielkie rzeczy robić. Będzie chyba też trochę o niepokojach społecznych, bo o jakimś buncie. Biorąc pod uwagę to, jak Brzezińska w swojej Sadze o zbójcy Twardokęsku opisała krwawy spichrzański karnawał, to czuję, że to może być jedna z najlepszych powieści tej autorki i tego sobie i wam wszystkim życzę. Już niebawem się przekonamy. Po drugie, będzie też, tutaj u mnie stoi cały czas na półce i czeka na lekturę, o zaraz właśnie będę mógł wyjąć, tu przełożymy tego świętego Demetriusza z Salonik. Pamięć zwana Imperium Arkady Martin to jest pierwsza część, która wyszła już jakiś czas temu, bardzo bardzo taka dobrze w Polsce i zresztą na Zachodzie też przyjęta książka, Nagroda Hugo 2020, a teraz ma być druga część, nie wiem czy kończąca już cykl, czy nie, Pustkowie zwane pokojem, więc miałbym akurat dwa tomy tej głośnej powieści science fiction, zobaczyłbym wtedy, czy to rzeczywiście ta fantastyka zachodnia jest taka wybitna, jak się ją przedstawia. Historia wydawać by się mogła klasyczna, wysłanniczka jakiejś tutaj wielkiej cywilizacji leci sobie na jakąś planetę zastąpić namiestnika, który został zamordowany, no i ona przy okazji też będzie musiała dowiedzieć się, kto go zabił, bo być może ona też za chwilę jej życie będzie zagrożone. Tyle przynajmniej na ten temat wiem. Dobrze. Z pozostałych rzeczy to tak. Bartosz Sadulski wydaje Szesnastkę na Bourbon. To wydawnictwo literackie. Powieść Płaszcza i Szpady. Z Bartoszem Sadulskim mam trochę tak. To jest dziennikarz Onetu, który debiutował powieścią Rzeszot bodajże 2-3 lata temu. I to była naprawdę dobrze napisana, ciekawie wymyślona książka, zdecydowanie mniej obrazoburcza niż autor by chciał, żeby była. Ale problem polegał na tym, że poza tym, że to była taka sobie po prostu zabawa literacka, to w sumie nic wielkiego w niej nie było. Gdyby ten pomysł zrealizował Jacek Dukaj, to pewnie byłoby lepiej, bo to była alternatywna historia Polski, w której Polska staje się, nie wybuchają kolejne powstania, staje się zagłębiem naftowym i to takim naprawdę prężnie działającym, wielkie fortuny u nas rosną, takie naprawdę wielkie fortuny. Jesteśmy pod zaborami cały czas, ale nie bijemy się, tylko robimy pieniądze. Chyba styczniowe powstanie nie wybuchło, ale może coś pomyliłem, może po prostu no, mamy tutaj bohatera narodowego, tak, który tam robi po prostu wielki, wielki pieniądz, ale no, króciutkie to było, dobrze napisane, taka ciekawostka, ale zapamiętałem sobie tego autora, bo naprawdę fajnie mi się ten Rzeszot czytało. I teraz Szesnastka na Bourbon, to ma być podobno powieść o kolonizacji. Francuzi porywają 16, czy zabierają z jakiegoś tam szpitala 16 kobiet, wsadzają je na statek i wysyłają do kolonii, one tam mają wziąć śluby z kolonistami, spłodzić
dzieci, no ale okazuje się, że z jakichś przyczyn te kobiety są bardzo ważne tutaj w polityce królewskiej. Król, dwór, bardzo, bardzo im zależało na tym, żeby one gdzieś tam zniknęły z tej Francji i tyle. No, brzmi ciekawie, moim zdaniem, ale co z tego będzie, to zobaczymy. Wydawnictwo Oficyna z kolei wydaje powieść węgierską Miklósa Banfiego Policzone. Z zapowiedzi wynikało, że to jest podobno, ta powieść jest dla Węgrów tym, czym dla literatury austriackiej, czyż w ogóle niemieckojęzycznej był Marsz Radeckiego, a dla literatury włoskiej Lampart. Czyli jest to opowieść o świecie, który odchodzi w przeszłość, bo jej akcja ma zaczynać się na początku XX wieku i kończyć I wojną światową. To mają być 3 tomy. Pierwszy Policzone to jest nawiązanie do Mene, Tekel, Fares, tak? Do tych 3 słów mają być 3 tomy, bo to trylogia siedmiogrodzka. Każdy z nich ma być jednym właśnie z tych określeń. No więc opowieść o upadku świata starych dobrych czasów, które jak się okazuje, no może nie do końca były takie dobre. Jak ma ponoć wynikać z tej powieści, no że to ta krótkowzroczna polityka obliczona na krótkowzroczny zysk miała doprowadzić między innymi do tego upadku. Tak przynajmniej przeczytałem w opisach, ale przyznam szczerze, że jestem zaintrygowany i bardzo mnie to zaciekawiło. No i jak już przy pierwszej wojnie jesteśmy, to wydawnictwo Artrage wznawia, nie wiem, powieść, czy też tutaj literacką przeróbkę dzienników Stefana Hertmansa, Wojna i Terpentyna. To podobno było tak, że dziadek autora przekazał mu swoje dzienniki, on długi czas nie zerkał do tego, wreszcie po iluś tam latach te dzienniki przeczytał, zafascynowany opowieścią o miłości, opowieścią o dojrzewaniu brutalnie przerwanymi przez właśnie I wojnę światową, stwierdził, że to trzeba wydać. Tylko że, jak mówię, nie czytałem, bo to jest wznowienie. Nie czytałem pierwszego wydania. Nie wiem, jak to tam dokładnie wyglądało, czy to są rzeczywiste dzienniki. Chyba powieść, bo on jakąś nagrodę literacką za to dostał, więc wydaje mi się, że za dzienniki, a może, nie wiem. Nie wiem, ale ze względu na sam temat, który w Polsce raczej nadal, mimo zainteresowania pewnych grup, mimo pewnych prób ze strony różnych autorów, no nie jest tematem za specjalnie, brzydkie słowo, no ale no nie jest to tematem modnym. Pierwsza wojna światowa, o ile druga wojna światowa, tłuczemy ją na wszystkie możliwe sposoby, w książce, w filmie, w grach, czymkolwiek innym też. Natomiast pierwsza wojna zdecydowanie nie. Powody są oczywiste, prozaiczne, tak? Myśmy nie brali w niej udziału jako państwo. Natomiast brali w niej udział Polacy i to masowo, więc być może taka powieść, z całą pewnością taka powieść jest potrzebna u nas na rynku. Czy jej wznowienie? Myślę, że też. Polecała ją Gabriela Lisowska, nie mam nadzieję, że nie przekręciłem imienia i nazwiska, z Paryżewa, a wiem, że ona akurat w temacie I wojny światowej, zwłaszcza na froncie zachodnim, ma bardzo dużo do powiedzenia, wie bardzo dużo, więc jeśli ona poleca, no to ja myślę, że to można w ciemno czytać, pewnie część z Was też tą książkę zna i się w komentarzach wypowie. Skoro przy Artrage jesteśmy, to usłyszałem, i nie wiem teraz, czy czegoś nie pomyliłem, ale usłyszałem, że podobno wydawnictwo Artrage nabyło prawa do książek Artura Pereza Reverte. Więc być może będą wznowienia, ale może też, na co ja trochę, szczerze mówiąc, po cichu liczę, że zostanie wydana powieść Cyt, którą Reverte napisał, no ja wiem, tam chyba 3-4 lata temu. I to podobno, no El Cyt, no to wiecie, to jest coś, nie ma chyba u nas odpowiednika, nie doczekaliśmy się jakiegoś takiego chanson de geste w Polsce. No opowieść o Walgierzu wdałem, ale to nie, to zupełnie jakby inny poziom, nie było u nas chyba czegoś takiego, no tak jak powiedzmy Francuzi mają swojego Rolanda, tak, Hiszpanie mają swojego Cyda, i to miałaby być taka opowieść z szacunkiem do oryginału, tak przynajmniej z tego, co wyczytałem, ale
jednak odbrązawiająca, to znaczy trzymająca się raczej faktów historycznych, tak, żeby tego cyda tak historycznie pokazać, ale bez jakichś ataków tutaj na hiszpańskiego bohatera, więc ja jestem tego bardzo ciekaw, szczerze mówiąc. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Tak trochę skaczę sobie po tych książkach, które tutaj zapisałem. Wydawnictwo Afera to jest z kolei to wydawnictwo, które się specjalizuje w prozie czeskiej, poza tym, że nadal będzie przypominać czeskie kryminały, a to też chętnie bym po jakiś sięgnął, wrzuciło taką informację, że ma zamiar wydać w Polsce Białą Wodę Kateryny Tuczkowej. To jest książka, która była rzeczywiście w Czechach bestsellerem. Tej autorki chyba Boginie z Żytkowej, tak chyba się to nazywało, było to wydane u nas. Natomiast tutaj historia jest o tyle ciekawa, że to ma być opowieść o walce komunistów czeskich z klerem, w tym wypadku z zakonnicami. Tak, opowieść o klasztorze, o zakonnicach, które zostały tutaj zmuszone do jakiejś, nie wiem, morderczej pracy chyba, jeśli dobrze przeczytałem z opisu książki, jeśli dobrze zrozumiałem. Natomiast tutaj, co ciekawe, antagonistą będzie, no i teraz nie wiem, jak się to nazwisko wymawia, przepraszam, nie sprawdziłem, Plojhar. To jest ksiądz, który zaangażował się we współpracę, już taką jawną, oficjalną nawet, z czeską bezpieką, najpierw, a później już oficjalnie z komunistycznym rządem. Nawet był autorem ustawy aborcyjnej, ekskomunikowany później przez jednego z biskupów. No i on między innymi też właśnie jako ksiądz podjął walkę z tym reakcyjnym klerem, tak? Natomiast nie wiem, jakie będzie spojrzenie, szczerze mówiąc, bo mam takie obawy, że tutaj autorka może, no nie wiem, trochę powiedzmy przegiąć zupełnie w drugą stronę i może się okazać, że z tej walki politycznej wyjdzie nam wojna płci, a szczerze mówiąc tego bym nie chciał. Z pewnych komentarzy i opisów mam wrażenie, że tak może być, a w takich realiach historycznych byłoby to zupełnie bez sensu, no ale pożyjemy, zobaczymy. Temat na pewno jest bardzo ciekawy. Tutaj książka, która chyba już wyszła i ja ją przegapiłem, ja nie wiem, czy ona nawet w zeszłym roku nie było, więc o niej krótko. Ze wspaniałej serii Mare Press, wydawnictwa Mare Press Bałtyk, seria Bałtyk, tak, czyli tych książek o kapitalnych okładkach, które pochodzą z państw leżących nad Bałtykiem, książka fińska, pułkownikowa Rosy Liksson, i to jest podobno opowieść o kobiecie, która zafascynowana nazizmem, nie wiem, czy w Finlandii to może z faszyzmem bardziej można mówić, z nazizmem, nie wiem, szczerze mówiąc to już niech się znawcy wypowiedzą, no ale bądź co bądź wchodzi we współpracę z tym rządem kolaboracyjnym z Niemcami i tutaj no, upojona pewnymi sukcesami fińskimi zaczyna się próbować w tym realizować, ale pewnie się jej to nie uda. Krótka przerwa pod sam koniec, bo już prawie 20 minut osiągnęliśmy, ale jeszcze pojedyncze już tytuły, które mi zostały. Jak sami widzicie, nie ma tego wcale aż tak dużo. I to was może zaskoczy, co teraz usłyszycie, ale szczerze mówiąc jestem ciekawy i być może po tę książkę sięgnę, na pewno nie od razu, ale będę o niej myślał. Tomasz Terlikowski, wydawnictwo literackie, książka To ja, Judasz. To nie autobiografia. Chociaż w opisie książki Terlikowski, znaczy jest w blerbie jest napisane, że no tak, przecież jego też Judaszem tutaj nazywano. Okej. Nie, ale szczerze mówiąc, bardzo jestem ciekaw, co on ma na temat tej postaci do powiedzenia. Trochę się obawiam, że tam będzie po prostu za dużo lania wody. Bo no jednak materiał jest dość szczątkowy na to, żeby snuć jakieś takie bardzo konkretne rozważania na temat tego, kim tam ten Judasz był i co nim mogło kierować i tak dalej, i tak dalej. Gdyby poprzestać na przeglądzie na przykład beletrystyki
czy też samej literatury dotyczącej tej postaci, to by mogło być szalenie ciekawe, ale wydaje mi się, że Terlikowski pójdzie chyba jednak trochę inną drogą i to nie będzie to, co ja bym chciał zobaczyć, ale może nie. No i dwie książki, na które czekam, znaczy na jedną z nich to nie, a na drugą zdecydowanie, na które czekam już od dłuższego czasu. Od dłuższego czasu czekam na kolejną powieść Roberta Wegnera i tak co roku już tak słyszymy, że już ma być, już napisana, już redagowana, już prawie że zredagowana, a jeszcze przesunięta, a jeszcze coś tam. Nie no, oczywiście, niech ona będzie dobra, niech ona będzie najlepsza, niech ona powalczy o Zajdla, tak? I niech ona będzie super, to możemy nawet długo, długo poczekać na tę redakcję, byleby było i byleby było warto. To jest najważniejsze, więc nawet jeśli miałaby nie być w tym roku, a mam nadzieję, że będzie, to i tak poczekajmy, niech ona będzie dopracowana, tak wycyzelowana, niech ona będzie po prostu jak najlepsza, bo myślę, że warto. No i oczywiście, co na koniec sobie zostawiłem, jeszcze tutaj zerknę na moją listę, ale wydaje mi się, że wszystko już chyba tak jest, wszystko jest, tak, wszystko jest. No i na sam koniec, no cóż by to mogło być innego? Agla 3. Czy Agla 3 będzie w tym roku? Szczerze mówiąc, nie wiem, ale może. Jak do tej pory chyba się, jeżeli się nie mylę, chyba się Radkowi Rakowi udawało tak mniej więcej rok na napisanie i wydanie nowej książki, więc jeżeli tutaj gdzieś by trzecią Aglę mniej więcej w połowie roku ukończył, no to pewnie pod koniec byśmy już mogli ją czytać. No wiadomo, finały, wobec finałów takich trylogii najwięcej się oczekuje, bo przypominam, pierwsza część była naprawdę niezła, druga w mojej opinii, no to było po prostu coś niesamowitego, więc teraz czekamy na część trzecią. Ze wszystkich zarzutów, które wysuwałem, podtrzymuję jeden już tylko, że boję się, żeby to nie poszło za bardzo w takie kwestie duchowe. Znaczy nie chodzi o to, że ja mam cokolwiek przeciwko kwestiom duchowym, ale żeby to się tak nie rozmemłało jak Zakon Krańca Świata Kossakowski, gdzie mieliśmy naprawdę bardzo fajny, rozrywkowy pierwszy tom, a potem był drugi taki new age'owy, wejdź w siebie, zastanów się, pokonaj sam siebie, idź dalej i tak dalej, nie? Żeby tam czegoś takiego nie było, no mam nadzieję, że nie będzie. Pożyjemy, zobaczymy, ale czekam, bardzo, bardzo, bardzo czekam. Już tam przyjmowaliśmy zakłady, jaki będzie podtytuł trzeciej Agli. Zobaczymy, czy ktoś trafi, chociaż pewnie nikt. A, i właśnie, jeszcze jedna rzecz, bo jak tak już przeglądałem sobie te różne wydawnictwa, to wszedłem też na Facebooka wydawnictwa Afera, tego, o którym tu wspominałem przy tej Białej Wodzie, i zapytałem, czy planują komiksy z Truchlina, bo Truchlin, ta taka właśnie bardzo fajna seria dla nastolatków, trochę steampunkowa, w Czechach doczekał się już komiksów, które akcja ich rozgrywa się później na Truchlinie, tam różne inne wydarzenia są omawiane. No i wydawnictwo odpisało mi, mam nadzieję, że na serio napisali, że w 2025 roku będą, czyli nie w tym, a w przyszłym, ale myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość, że tego się też doczekamy. Czego sobie i Wam życzę? To był Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu i przypominam, że możecie mnie wesprzeć na Patronite albo tutaj na dole przyciskiem wesprzyj przez YouTube'a. Tam są chyba, jeżeli dobrze pamiętam, można mniejsze kwoty wpłacić i do zobaczenia.